Politechnika Opolska od wielu lat współpracuje z nutrycją. Doskonale wiemy, ilu tam absolwentów i absolwentek pracuje. To bardzo cieszy. Widzimy, że nasza uczelnia tutaj w regionie jest potrzebna. I też zauważa to właśnie nutrycja. Stąd spotkanie, stąd umowa, stąd przekazanie kwoty. Dużej kwoty 110 tysięcy na rozwój Politechniki Opolskiej w dwóch obszarach. Przede wszystkim laboratorium na Wydziale Mechanicznym, ale też co ważne, pamiętajmy też o studentach, gdzie będą zafundowane stypendia w wysokości 15 tysięcy złotych na osobę. Z punktu widzenia kierunku mechatroniki, który cały czas staramy się rozwijać, modyfikujemy naszą bazę laboratoryjną, właśnie staramy się jak największy aspekt położyć na te zadania, zagadnienia praktyczne. Jest to. Bardzo duże wsparcie dla nas, z czego się ogromnie cieszymy. Będzie to aspekt do tworzenia nowego laboratorium. Praktycznie salę mamy już przygotowaną i staramy się pozyskać ten, ten sprzęt nowy, i tutaj doskonała okazja przy okazji tej współpracy się pojawiła. To wręcz nie będzie jedno stanowisko, ale to wsparcie, które otrzymamy, będziemy mogli wykorzystać na zakup nawet kilku stanowisk, co nam pozwoli dosyć szeroko wystartować z tym procesem dydaktycznym, akurat w tym obszarze tych napędów, które, które w tym laboratorium chcemy realizować. W następnym roku będziemy mieli już więcej niż 800 pracowników na terenie naszego zakładu. I zrozumiała jak firma bardzo technologiczna, potrzebujemy profesjonalów na terenie naszego zakładu. Jesteśmy w dobrej współpracy do tego czasu z Politechniką Polską. I chcemy to kontynuować i w przyszłości. I teraz zgadzam się, że to pierwszy krok podpisania tej umowy, ale wierzę, że nie ostatni.